Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Rada zbierze się w środę na posiedzeniu. Przynajmniej tak jest plan. Jak nas poinformował Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, radni jednak nie spotkają się ze sobą osobiście. Wrócimy do tradycji, do praktyki, która już miała miejsce, a więc obrady te odbędą się w sposób zdalny, zatem nie będzie uczestnictwa w sali obrad, nie będzie uczestnictwa radnych, nie będzie też Urzędu Prezydenta, jak również gości wymagalnych i środków masowego przekazu. Powyżej spowodowane jest tym, co mamy w przestrzeni miejskiej. Dużą skalę zachorowań osób związanych, osób aktywnych, społecznie aktywnych zawodowo w naszym mieście, a więc i sportowców, ale też i samorządu. Tutaj mam na myśli pana prezydenta. Wobec tego obrady, jeśli się nic nie zadzieje nowego, nieprzewidywalnego na dzisiaj, będą miały miejsce. Tematów nie brakuje, jest 30 punktów zagadnienia od finansowych poprzez miejscowe plany i poprzez kwestie społeczne dużo. Wobec tego będzie to robić w sposób zdalny, sprawdza się, oby nie było jakiejś większej praktyki w tym zakresie, a jeśli będzie, to też samorząd będzie musiał z tym poradzić. Zdalne obrady to obrady, które przede wszystkim są prawomocne, powtóre, są skuteczne, po trzecie dają możliwość zabierania głosu, debaty i dyskusji w zakresie, no i oczywiście skutecznego głosowania. Opinie, które zbieraliśmy w okresie wcześniejszym, pozwalały na przeprowadzanie obrad w ten sposób bez jakichś szczególnych wymagań i obostrzeń. Na wrześniowe posiedzenie zaplanowano dość obszerny, złożony z 30 punktów porządek obrad. Jednym z nich jest petycja Karola A. w sprawie ochrony zdrowia i życia mieszkańców miasta. Brzmi bardzo poważnie, a dotyczy sieci 5G. Jej istnienie autor petycji wraz z pewną grupą innych obywateli miasta uznał za zagrażającą życiu i zdrowiu Suwałczan. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej uznanie petycji za bezzasadną.